mróz za oknem, więc czas wpuścić trochę słońca. Myślę, że schab po andaluzyjsku nam je zastąpi. Przygotowanie tej potrawy jest stosunkowo łatwe i szybkie. Zaczynamy od mięsa. Solimy je, pieprzymy, skrapiamy oliwą i dokładnie nacieramy. Odstawiamy w chłodne miejsce na 10-20 minut, żeby przeszło przyprawami i zabieramy się za warzywa i sos. Cebulę kroimy w plasterki i wrzucamy na gorącą patelnię. Już nam skwierczy, więc od razu bierzemy się za paprykę czerwoną, kroimy ją w paseczki, dosyć wąskie i do cebuli. A jeśli chcecie zobaczyć więcej przepisów, zapraszam na naszą stronę www.kulinarnatv.pl. Mamy tam ich setki, a wkrótce tysiące. Ja tu mówię o innych przepisach, ale przecież trzeba zająć się tym. Czosnek kroję drobno, drobną pusteczkę i dorzucam do reszty warzyw na patelnię. Patelnia grillowa rozgrzana, mięso przyprawione, więc ciężko znaleźć w przyrodzie lepsze połączenie. Mięso było zamarynowane w oliwie, więc nie trzeba natłuczać patelni. A do patelni z warzywami dolewamy kieliszek wina białego wytrawnego. Wino oczywiście odparowujemy, ale zostawiamy jego smak i aromat. Mięso smaży nam się około 3-4 minut z jednej strony. Pozostaje wtedy kruche i soczyste. Do sosu dodaję pomidory Palati. Wolę je od naszych krajowych. Mają zdecydowanie więcej słońca. Sos solę, pieprzę i dodaję czegoś mocnego. Kaparów. Chwilę duszę, żeby smaki się połączyły, a na talerz wykładam mięso i polewam obficie sosem. A na koniec dodaję kilka listków bazylii. Miałem dzisiaj kiepski nastrój, ale zjadłem schabika po andaluzyjsku, do tego wypiłem kieliszek wina i jest zdecydowanie lepiej. Czego i Wam życzę. Ale trzeba zachować pewien warunek. Musicie to zrobić w domu.